Wydaje mi się, że przynajmniej dwie piosenki napisałaś i wykonałaś jako taki zastępczy podmiot liryczny. Proszę. Powiedziałbym. To jest Zostało nas kilka tysięcy, Górski goryli we mgle, pocięli nam twarze, spalili nam serce, LGBT. Tu uważam, występujesz jako podmiot liryczny zastępczy. Mhm. I w piosence, pierwszym właściwie songu miłosnym, lesbijskim w takiej przestrzeni publicznej. Nie było tego do tej pory. I tu też uważam, że jesteś trochę podmiotem licznym zastępczy, dlatego zabierasz ten głos trochę w sprawie lesbijek i LGBT, bo co? Bo oni sami nie mogą, nie chcą, boją się? A nie wiem, ale nie ma lesbijskiego love songu. No nie ma tam. No znasz? Mm-hmm. Nie znam. No ja uważam, że polskie lesbijki zasługują na swój love song. I skoro nikt go do tej pory nie napisał, to uczynię to ja, bo jest to niezmiernie potrzebne i fajnie by było, żeby taka wypowiedź była, to po pierwsze. A dlaczego? Bo ja totalnie znam uczucie wykluczenia i nie trzeba być osobą homoseksualną, żeby w Polsce, czy też w ogóle nie heteronormatywną, żeby ta nieprzystawalność doskwierała. To jest od zawsze bardzo ważna dla mnie społeczność, ja wielokrotnie o tym mówiłam. To jest grupa, z którą łączą mnie od dziecka niesamowicie silne więzi, ponieważ byłam wychowywana przez gejów i oni pełnili rolę bardzo często niań w naszym domu, ale mówiąc bardziej serio, to były pierwsze niesamowite relacje artystyczne, poruszające wrażliwość, wskazujące drogi niedostępne i przestrzenie niedostępne, których nigdy nie miałabym szansy się z nimi spotkać w normalnej edukacji takiej państwowej. I ja zawdzięczam swoją wrażliwość, a przynajmniej ogromną jej część społeczności LGBT. I ja tak naprawdę na każdej płycie robię jakiś utwór z tym związany. Poza tym nabrzmiała sytuacja w sposób dość niezwykły w momencie, w którym pisałam Virunga, czyli ten pierwszy cytat pochodzi z tego utworu. I nie mogłabym o tym nie napisać. Mm-hmm. A powiedz mi, powiedziałeś przed chwilą, że masz znajomość, czy nawet doświadczenie wykluczenia. Tak. Skąd to się wzięło? Co to było? No na przykład sytuacja mojej deklaracji bardzo jasnej i silnej o niechęci do posiadania dzieci, mm-hmm, jest bardzo wykluczająca w naszym społeczeństwie generalnie. To jest wystarczająco silne poczucie, żeby rozumieć, co to znaczy takie wykluczenie, ale tego jest oczywiście więcej. Więc pewnego rodzaju nadwrażliwość, jaką reprezentuję, też bardzo często jest powodem wykluczenia i poczucia takiego traktowania mnie jako osoby nie do końca normalnej, problematycznej. Mm. Nieprzystającej. Tak. Mój perfekcjonizm, moja siła bardzo często jest powodem takich zarzutów, że coś jest nie tak, albo że nie pasuje, albo że to jest too much. Tego jest mnóstwo, więc ja doskonale rozumiem, co to znaczy i wydaje mi się, że trzeba zabierać głos w takich kwestiach. Jeśli bliscy mi ludzie są w kłopocie, to ja staram się coś z tym zrobić. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.